Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na pewno będzie paczka z ikoną, ta co była ostatnio, czyli napastnik urodzinowy Titans, Shapeshifters i Toty. Zrobimy sobie też paczkę 85+ × 10, ponieważ wyszła taka paczka, ta słynna paczka z FIFA bodajże 20. Niestety wymagania są trochę gorsze niż wtedy, no ale trudno. I nie wiem co jeszcze. Testujemy nowy skład, to na pewno. Także stawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, w miesiącu dzień, to jest David. I na sam początek przed nami jest duplikat Pillo Team of the Year, ponieważ zrobiłem bodajże to był pik 86+, i uznałem, że nic z tego pika nie poleci i okazało się, że poleciał Pillo. Także trafiłem ikonę Pillo. Przestanę. Także ten Pillo może być na spokojnie, właśnie nie wiem do jakiego SBC go dać, szczerze mówiąc. Damy go do tej ikony, bo to jest bardzo wysoki rating. Dobra, taki leci najdroższy skład na tę ikonę. Przypalam tutaj w sumie taki dosyć mieszany skład wysokich i małych ratingów, ale to dlatego, że nic nie mam w klubie, dosłownie nie mam nic w klubie. Poderów mało, kart zwykłych mało, no jest bieda niestety, jest dramat. Mam paczkę, ty, zapomniałem, że taką paczkę zrobiłem. Zrobiłem paczkę 10 piłkarzy 84+. Szczerze w ogóle zapomniałem o tej paczce, nią zrobiłem, także spoko. Myślę, że będziemy mieli jakiś fajny foder, bo jednak z takiej paczki jest duży potencjał, że coś solidnego powinno wpaść. Także 84+, razy 10, paczka, która nam chyba ratuje ten odcinek. Centurion, pewnie Verratti. Nie, Bastoni 86, okej, okay. Niech będzie Bastoni 86. Coś jeszcze? Jakieś wysokie ratingi? Oj. Okej, okay, kolejny składzik, który leci na paczkę z ikoną, srebrna karta trafiona. To jest to, w ogóle sierpień dzisiaj, pierwszy dzień sierpnia. To jest posrane, jak to szybko minęło, chłopie, cały lipiec dosłownie już minął. Sierpień. Paczka za 500 points'ów, zawiera ona 10 piłkarzy, w tym 2 gwarantowane walkouty. Także w sam raz, żeby zrobić ten ostatni składzik. I jaki to będzie walkout? Rule Breakers, no to pewnie znowu jakiś Philips albo Bailey 86, no dobra. Robertson, o, bardzo przyjemnie, no okej, okay, paczka nie najgorsza. Uzupełniliśmy trochę foderów, mamy kartę 83, to jest okej. Okay. To jest, moi drodzy, ostatni skład, który leci na paczkę z ikoną. Więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż ostatnio, że nie będzie drugiego Kleberta, bo najprawdopodobniej opłacze się. Lecimy bez żadnej ruletki, ruletka była ostatnio. Najpierw przepowiednia, czy to będzie coś lepszego niż na przykład Francja na taki Cantona. Załóżmy, że byłby ok. Tak mi się wydaje, no bo nic lepszego chyba nie wymyślę. Nie chcę Kleiberta, chcę coś przepotężnego. Let's go. Brazylia. Chcę zobaczyć Brazylię. Titans, Brazylia, Brazylia. To nie jest Brazylia, ale Brazylia grała z Niemcami w finale 2002 roku na Mundialu. Także byliśmy bardzo blisko. Przejdźmy sobie do kwalifikacji tak naprawdę, no bo dla was nie ma zbytnio co grać. Tak wygląda skład, taki skład sobie ostatnio złożyliśmy na streamie. Najnowszym zawodnikiem jest Rafael Leao, Buffon, Mike Mignon, no i Buchanan. Wiem, że się czyta inaczej, ale ja już się przyzwyczaiłem do mówienia Buchanan. Także przykro mi, już się nie odzwyczaję. Lecimy sobie z pierwszym meczykiem w kwalifikacjach. Pierwszy mecz, Casillas na bramce, Saliba, Dembele, Savanier, Hulit, Kolobłanie, Insigne, Petit. No tutaj Toty Hulit leciał, okej. I cyk. Ładnie Kamavinga, jest i Rafael Leao. Rafael Leao, a ten szybki, okej. Dawaj, pokaż widzom. No, blisko. Rafael Leao! Kurde, no ten Dembele, no przecież... Toni Kroos. Uderzenie. To jest brameczka. Bardzo ładny, szybko znaleziony. Toni Kroos. To się może podobać, proszę państwa, pięknie. Aha. Szybko poszło. Dobra, mogę spróbować zrobić tę paczkę 85+ × 10, tylko kurczę, problem jest taki, że naprawdę nie mam żadnych foderów. Otworzymy sobie jeszcze paczkę za 1500 points'ów, ponieważ mówię, w ogóle nie mam foderów, więc musimy się posilić czymś takim. Także 150 piłkarzy, no po prostu będzie dużo zawodników, ja potrzebuję dużo zawodników, żeby mieć foder. I mamy... to jest Footies! Francja? No. Co jest? Antoine Griezmann, Footies! Co tu się wydarzyło właśnie? Przecież to jest... On jest bardzo dużo pieniędzy chyba. Antoine Griezmann. Znowu kiedyś nie spodziewałem zupełnie niczego. Trafiam jakąś postraną kartę. Antoine Griezmann 5/5. Czekaj. Ile kosztuje ten zawodnik? Bo to już jest dużo pieniędzy chyba, ty. Bania. Bania za Griezmanna. Przecież Leao trafiłem. Co ty gadasz?
Co ty gadasz? No długo tym Leo nie pograłem, generalnie. Okej, okay, oprócz niego mamy też jeszcze w parce... Wow, spora liczba walkoutów. Kimpembe, Chiellini, Bastoni, Weghorst, Brahim, Wan-Bissaka, Kane. Nice. No dobra, to trzeba stosować Griezmana, no. Trzeba znowu zmienić formację. Ja pierdzielę, co... Nie wiem, przegiąłem chyba trochę. Dobra, skład się prezentuje następująco. Bardzo ładnie to wygląda, tak fajnie różowo z przodu, to się może podobać. To musimy tylko zmienić jeszcze taktykę. No i testujemy Antoine Griezmana. A w składzie jest Tapsoba na bramce, Juste, Ferrari, Fekir, Rodri, Forlan, Insigne, Shaqiri. Dużo kart, Futis. No dobra, lecimy. Albo też dostaniemy Frimina w drugim meczu. Okej. Okay. No to nie lecimy. Dziękuję bardzo oczywiście, ale... No chciałem tego Griezmana testować, no dobra. W sumie teraz myślę, że ja nie potrzebuję Buffona tutaj i mogę dać przecież na o Dezajego, prawda? I będzie full zgrania, tak jest. Dobra, Marcel, wchodzisz. Ederson, Buffon, Carlos, Zambrota, Rijkaard, Raul. Nazario na wyborze... Serio, kwalifikacje jak Nazario? To nie lepiej sobie zostawić na te finały? Antoine, dawaj. Pierwszy strzał. Okej, okay. No to gdyby nie było Carlosa, na pewno byłby gol. Dobra. Jest Jon. I... Antoine! Kurde, Buffon, no już... Autostrada tutaj do tej bramki. A kto jest na przedpolu teraz? O chłopie, Buchana będzie mi robił flick-kiki. Ale możemy na przykład zrobić coś takiego, takiego. Cyk, i znowu Buchanan. On nie wie, co się dzieje. Tak jest, Buchanan, pięknie, 1-0. I siadł na zielono. Oj, błąd, panie kolego. Błąd, chyba będę musiał go wykorzystać. Jeszcze tutaj tyle miejsca dostaje. Cristiano Ronaldo. 2-0, no. I oddaję piłkę, no to muszę to wykorzystać, no przykro mi. Cristiano. Wow, ej, to był... Okej, to był strzał godny 15 milionów, bo to była tak głupia animacja i tak dziwnie wykonany strzał, że takie coś nie powinno wpaść. No, ale to jednak... No, Cristiano, nie? Ciekawe. I cyk. Jungmingson. Nie tym razem, 4-0. On nie wyjdzie z meczu, bo on tego Nazary na wypożyczeniu i tak chyba po prostu woli dograć sobie nim jeszcze. I tyle. O cholera! O Jezus, Griezmann, nie, no tak się nie robi przecież, ty. Dobra. Cyk! Leciała w bramkę, no przysięgam. Pięknie. I z pierwszej piłki. Fajnie, to masz, wiem, że mogłem przyjąć, gdyby był inny wynik, to pewnie bym przyjmował, ale tak fajnie podał Griezmann, że... Ej, z pierwszej połowy za nami, wygrywamy 4-0, no tak naprawdę mecz do jednej bramki. 14 strzałów oddanych z mojej strony, 0 z drugiej, więc no raczej... Raczej powinniśmy to dowieść. Pa, jednie! O proszę! Pyk. 5-1. Żeby sobie czasem nie myślał, że jeszcze wróci w tym meczu. Cudowny był to mecz, nie zapomnę go nigdy. Niestety Griezmann bramki nie strzelił, asysty też nie miał, ale no to był taki mecz typu, nawet nie miał go nazwać, to był mecz do jednej bramki, więc no ciężko było jakkolwiek go tutaj ocenić. Ale zrobimy sobie jeszcze tutaj paczuszkę 85 plus razy 10 na sam koniec. Myślę, że taki content powinien każdego zadowolić oczywiście. Okej, okay, jeden ze składów, który leci na paczkę 85 plus razy 10. Takie właśnie przepalamy sobie karty. No i jeśli chodzi o to SBC, no to wiadomo, to nie jest to samo co parę lat temu, no bo wtedy przepaliliśmy tylko jeden skład. Mogliśmy sobie dzięki temu robić te paczki cały czas. Takie wiecie, nieprzerwane koło robienia tego SBC. No ale niestety tym razem zrobili dwa składy. Także trochę to zabrało tej magii niestety. No ale zobaczymy jak będzie z tego sypało. I ostatni skład, który leci na paczkę 85 plus razy 10. Także pierwsze 85 plus razy 10 z SBC. Piękne to były czasy. No ale zobaczymy. No ja już dzisiaj co miałem trafić, trafiłem. Ten Griezmann naprawdę myślę, że może się nam przydać jeszcze w tym sierpniu. Tak czy inaczej lecimy oczywiście z paczuszką. 10 piłkarzy 85 plus. Pewnie będzie karta Rule Breakers na sam początek, znając życie. Albo też karta ikonę, prawda? Nie. Gerard Moreno 88, chyba go przepaliłem, tak mi się wydaje. Nie wiem, czego się mogę spodziewać w środku. Wow, dużo specjalnych kart. Niestety, jest dużo specjalnych kart, które mają ratingowo są gówniane. Ale myślę, że tak czy inaczej nie ma tragedii. Trochę poderów leciało, także to jeszcze pik 86 plus na sam koniec dla tych, co zostali. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro, pewnie będzie pik z shapeshifterem i jeszcze jakieś inne paczuszki. A na sam koniec trafimy coś przepotężnego, Lacazette i jeszcze James. Wezmę Jamesa, bo to jest różnica jednego ratingu, także przyjemny pik, nie ma tragedii. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądanie, widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia.
Adios.